Panie burmistrzu, mam zaszczyt przekazać na ręce pana burmistrza promesę z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o wartości 1 500 000 zł. Jak wiem, na budowę ulicy Konopnickiej w Strzegomiu, gdzie powstaną także nowe miejsca pracy, nowe budynki, powstanie nowa praktycznie zabudowa. Także miasto, gmina Strzegom się rozwija, rozrasta. Serdecznie gratuluję. Życzę, żeby te pieniądze dobrze służyły mieszkańcom i satysfakcji pana burmistrza z realizacji projektu. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Dziękuję serdecznie, panie ministrze. Tam powstanie 82 mieszkania komunalne, które są nam bardzo, bardzo potrzebne dla ludzi, którym tych mieszkań brakuje. Mamy już pozytywnie rozpatrzony wniosek Banku Gospodarki Krajowej na dotację ponad 10-milionową, więc będzie to nowe osiedle, przepiękne i służące ludziom. A te 1,5 miliona pozwoli nam zrobić drogę w wysokim standardzie, która będzie uzupełnieniem całej tej pięknej inwestycji. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Na pana ręce składam także podziękowania wszystkim członkom rządu za to, że te pieniądze się pojawiły. Także w Strzegomiu. Wszystkiego dobrego dla mieszkańców Strzegomia. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Dziękuję.